Witajcie w kolejnym odcinku Mass Effect Andromedy. Czyli Mass Effect Andromeda. Skończyliśmy ostatnio w tym miejscu, pamiętacie? No i kontynuujmy naszej kurczę przygody. Your take on all this reincarnation stuff. You're asking if I believe. Yes, sure. Not the way Esmos does. Dokładnie. Teraz szybko. Ej kurczę, przeciwnicy, no to może nie aż tak szybko. Kinetyczne pierdolnięcie. No może nie aż takie. Chodziło bardziej o biotyczne pierdolnięcie, ale balistyczne to tak, no bardziej o pocisk nie, niż kurczę, taka jakaś, nie wiem, magiczna kula. Technologiczne znaczy się kula. Tak, walczę karabinem, bo krzyczeliście, że nim nie walczę, no to walczę. Nawet nie jest aż taka słaba broń, nie? Jak już rozwinąłem umiejętności walki nią, nie? Jest dlatego słabo tak się strzelało z niej, bo umiejętności nie było niestety. No to, tak, zapomniałem, że gram w RPGa. Nie strzelankę. Dobra. Teraz czas na walkę, na snajpera. To jak walka, to nie snajperka, nie? Ale w sumie... Nogi. Kurczę, no to dobrze, że tą snajperę jednak wziąłem, co? Patrzcie, kurczę. Jakim on jest, kurczę, przechujem. Dobra, jedno działko rozwalone. A to już swoich kolegów woła. Łajdak. Nie umiesz po prostu, nie wiem, walczyć sam czy coś? Tylko musisz swoje kurcze droidy tutaj wołać? Rozwalony. Jak rozwalam mu te działka, to czuję się kurcze jak w tym, w Horizon Zero Dawn. Tam też się rozwalało działka na koniec tego seta. Thank you.
Wow. Ale go zniszczyłem, aż kurczę, tutaj mówi jakaś płyta. No, z pancerza by leciały, po prostu zaczęła limitować. A potem zniknęła. W magiczny sposób. Support will help. Got it. Looks like it might have been some kind of glove. Or gauntlet? Smashed, though. Inside's studded with contacts. Could have been used for some kind of input. Now we have to get this Tavos to touch it. That's gonna be fun. I mamy to. Open. Oczywiście zdobyłem to, co chciałem. Znaczy, no, to najdźko po prostu. I just want to help. Your wounds, they're self-inflicted? They can't. I can't go back. I won't. Oh. Hush now, sister. The Ket are dead. They can't take you. We won't let them. You sound like him. So confident.
so sure. You mean Exul? He saved me. Gave me a chance to live. And die on my own terms. We need to find him, Thordir. Ishare, brave one. Even in the end, she was devoted to him. And Axul's using that devotion to spread hate. The only other person who could reach him is the Moshai. I was hoping to keep her out of this. She's always had a blind spot when it comes to Axul. Come on. Let's go. Czytajmy dalej tutaj. Check your mail. No dobrze. Nie mamy żadnych tutaj protokołów więcej, kurczę. Dziennik. Dobra. Jeszcze mam tutaj jedno zadanie, więc sobie je wykonam. Fajnie. Nie rozmawiamy z tymi... Jak to się nazywa? Kosmitami. Dobra. Bank. Gdzieś w klubie bank. Pani czeka was zguba teraz. I wszystko. I po kolesiu. Automated protocols activated. Deploying forward station. Chodźcie tutaj do mnie. No dalej zapraszam, tylko po kolei, żeby tutaj amunicję zaoszczędzić, nie? Po kolei, żeby tam jedna kula was wszystkich zabiła.
Dobra. Kolej załatwione. Zabity. A teraz się udało. Proszę bardzo, idziemy. Sages on Mithrava think you could remember the location of the third monolith because you used to know where it is in a past life. The sages sent you. Those secretive fiend brains with their scutting. They don't even care that their people are being enslaved and killed by Ket. My friends died for this? I'm very sorry. I'm just trying my best to find the third monolith and save Havarl. I have an artifact or heirloom or something. I'm going to set it down. And I need you to take hold of it. What? And? Ryder, I don't think it's working. Wait. There are things like this in the museum on Aya. Ancient Angaran tech. This fits over a hand. Contacts on the inside for my electric control of... What did you do to me? The third monolith. Do you know where it is? Yes. Yes. But I don't understand how. I need you to take me there. Please. If you do this, we can save Havarl. Together. You... You're an alien. I can't trust. Then let me try to earn your trust. Please. Deep beneath the surface, but... But not far. Meet me here. These coordinates.
It will guide you the rest of the way. Just let me compose myself first. Giving shield assist! Dobra, idźmy w stronę, kurczę, celu. No, misji, kurczę, tak. Pyk, pyk, jesteśmy. Hi. To się właśnie miałem z tego spotkać. Czemu nie ma interakcji z tobą? Czy mam odłożyć broń? Chyba na to wygląda. I co, możemy zagadać? Jako ja mam pozycję, kurczę, a może mam ich zabić? No to by było bardziej... no... Tak, tak chyba na to wygląda. To już bardziej logiczne jest, nie? Że on nie pogada z nami, jeśli kurczę będą mnie kurczę jakieś tłumy atakować. W sumie trochę nielogiczne, ale co to? Chyba moje... Czy już mogę gadać? Nie, nie mogę. Dobra. Czy ja go w ogóle tykam? Ja go w ogóle coś uderzam? Nie no, uderzam niby. Coś tam się rusza powoli. Dobra, dawaj. Załatwione, załatwione. Teraz gadasz? No teraz gada. No nieźle, co? Naprawdę, naprawdę, naprawdę nieźle. Tak zdaję sobie sprawę, że 3 razy już to powiedziałem. Czy może 4 nawet. Aż sobie save z tego powodu. Zorai was able to make them stop. How did he learn to use Remnant tech? It's not like there's a manual. Zorai watched the Watchers. That's all I'm getting. I'm not sure what it means. The others learned, but Zorai, but I stayed awake. And moving, but seeing. Learning. Sounds like the stasis field around the first monolith. Maybe Zorai was able to shake off the effects. Maybe that changed him. Here. There's something here. I remember.
machines exhaust me. Mind and body must be engaged wholly or the attempt fails. I can't stop. Without the monoliths, the vault fails. Without the vault, the planet dies. I'm close. Just one more. The sages got it wrong. Zorai was a woman. That was a voice. My voice. May I have this, Pathfinder? It's yours. It's always been yours. Conduct analysis via the scanner, Pathfinder. Organic matter. Ancient. Reads as Angara. It's Zorai. She died here. Before she could get to the third monolith. This was me. I would like to spend some time here. But not now. The third monolith. Can't be far. Come on. This way? Yes. This is all feeling familiar. At least I think it is. The lost monolith. Finally. Done. You finished what Zorai could not so long ago. I'm sorry, Tavos. No. There's nothing to be sorry about. She didn't complete what she set out to do, but she didn't fail. The two monoliths she reactivated kept Haval going. Without them, the planet would have died. Go on to the vault, Pathfinder. I think I'll stay here a moment. I have a lot to think about. It's a silent fall of night. Cows turned in as daylight dies. But when so light.